Blackout w Radiu Szczecin. W blackoutowym studiu bardzo miło jest mi gościć Kasię Stankiewicz i Roberta Janssona. Cześć, witamy. Witam. Cześć. I też coraz częściej w sumie gościcie w Szczecinie, bo graliście u nas w ubiegłym roku, w październiku, i zaciekawiły mnie takie słowa, które wypowiedzieliście po tym koncercie, a mianowicie, że to był euforyczny koncert, a także koncert niespodzianek. Pamiętacie jeszcze, co się wtedy działo w tym Szczecinie? Na pewno wystąpili goście z nami, którzy zawsze są wspaniali i tworzą tą aurę niespodzianki. Ale poza tym to na pewno były również zaprezentowane nowe piosenki. To też jest rodzaj niespodzianki, bo na trasie właśnie 30-lecia śpiewamy kilka nowych piosenek. Właściwie to Kasia śpiewa, my wykonujemy. I jest to rodzaj niespodzianki, a o innych to nie mam pojęcia. Znaczy ja pamiętam ze Szczecina głównie to, że zawsze, ilekroć tutaj gramy, jest niesamowita energia. Jest takie w ogóle doładowanie ze strony publiczności, że chciałoby się, żeby takie było zawsze. I naprawdę, niezależnie od roku, w którym graliśmy, zawsze obfitość, czyli jakby pełne sale, ludzie, którzy przychodzą na ten zespół właśnie, śpiewają te piosenki, przeżywają je i w każdej z nich znajdują swoją emocję. To jest na pewno jakiegoś rodzaju niespodzianka, zwłaszcza po 30 latach funkcjonowania zespołu Various Minds. No tak, jest energia, to pewnie stąd później ta euforia. I do Szczecina wrócicie znowu w maju. Tak, no właśnie. 5 maja zapraszamy na koncert. Kasiu, bo ty rozmawiałaś z nami już wcześniej telefonicznie. Nie wiem, czy Robert słyszał tę historię, ale pytanie było o takie najbardziej zaskakujące też koncerty, jakieś takie wypadki, które was zaskoczyły. I ty wtedy mówiłaś o tym koncercie, kiedy musieliście grać trochę z playbacku, coś tam nie tak było z taśmą. Nie ma trochę z playbacku, jest z playbacku albo nie. No właśnie, ale że coś tam ewidentnie nie poszło i trzeba było improwizować, jeśli chodzi o występ a cappella w tym wypadku. Znaczy właśnie nie, to było zupełnie inaczej. To było tak, że po prostu zostaliśmy poproszeni o to, żeby zagrać z playbacku. Tak. Nigdy tego nie robimy, ale ponieważ spotkania z naszą publicznością są dla nas bardzo ważne, więc poszliśmy na ten kompromis. No i się okazało, że kiedy graliśmy ten playback, to z mikrofonu odpadł kabel i ludzie jakby bardzo łatwo zorientowali się, że no jak wypada coś kabel, tego. No to muzyka nie gra, tu grała nadal. Więc trzeba było jakoś z tego wybrnąć, no a mój instynkt frontmana podpowiedział mi, że po prostu ten kabel trzeba włożyć i zacząć śpiewać a cappella, bez muzyki. No i to uratowało całą sytuację, tak. To było fajne przeżycie, bo na pewno dość mocno, znaczy bardzo wzmacniające na pewno. Pamiętacie jeszcze jakieś takie wypadki na scenie, że myśleliście sobie, co się stanie, co to będzie? Pamiętam któryś z koncertów, tylko nie pamiętam dokładnie, gdzie to było, ale była potworna burza przed naszym występem i całe rusztowanie runęło. Nie, to kilka lat wstecz. I pamiętam, że zalało sprzęt, bo oczywiście burza była przepotężna, więc obawialiśmy się, że ten sprzęt już nie ruszy, kolokwialnie mówiąc, bo chodziło o instrumenty klawiszowe głównie, które były mocno podrubowane. No, było mnóstwo strachu, nie było nam do śmiechu wtedy, bo pamiętam, że te rusztowania tak runęły i ten wiatr hulał, to rzeczywiście istniało zagrożenie utraty zdrowia. I to było tuż przed koncertem naszym, więc obawialiśmy się, że w ogóle ten koncert nie dojdzie do skutku, ale na szczęście ta burza minęła i po jakimś czasie wystąpiliśmy. To był Olsztyn Green Festival, w ogóle przewspaniała impreza. Mhm. I pamiętam, że to spotkanie z tymi fanami tam po tej burzy było naprawdę magiczne. Ludzie później długo dostawaliśmy strasznie dużo informacji na Facebooku i na Instagramie, że to był wyjątkowy koncert, że niesamowite emocje. Mhm. I to można zaliczyć do ważnych wydarzeń w naszym życiu. A jak wy w ogóle podchodzicie do tych 30 lat na scenie? No bo trochę się wydarzyło przez ten czas. Ja pamiętam początki twoje, Kasiu, kiedy ty byłaś nastolatką, która jeszcze na początku też nie była do końca pewna, czy chce pisać teksty piosenek, więc no to naprawdę sporo się zmieniło od tego czasu. I czy wy na te 30 lat patrzycie tak bardziej z radością, czy może z jakimś wzruszeniem? Znaczy ja nie mam 30 lat jeszcze. Tak. To tak, ale mówię ogólnie o zespole. Więc oddaję przemówienie Robertowi. 30 lat. Minęło na pewno. Nie skupiam się na, staram się nie skupiać na przeszłości.
rozliczam siebie z teraźniejszości i myślę o przyszłości, więc tak chyba tak bardziej będzie po ludzku. Ale jak już mówimy o 300 latach, fakt one istnieją. Nawet 31 powoli wkroczył w życie, ale wciąż aktualny jest 30, więc tak pod tym kątem patrzę, że rzeczywiście wydarzeń było sporo. Myślę, że i nagrań dobrych sporo. Płyt ciekawych wydanych przez nas. Myślę, że cała masa koncertów równie udanych. Więc podsumowuję jako pozytywny okres w dziejach nas, w środku gdzieś tam odczuwających, bo jednak no, nie wyrzuci się tego z życiorysu. To jednak bardzo ważny scenariusz życia. Tak, 30 lat może brzmieć groźnie i pompatycznie, ale to jest lecie, które nadal potrzebuje Pampersa. Więc my zapraszamy na to lecie, bo to, jak zespół brzmi w tym momencie, jest w życiowej swojej formie i nasze spotkanie sprzed 5 lat, które było zorganizowane z okazji 25-lecia wtedy zespołu, miało obejmować zaledwie 8 czy 10 koncertów, natomiast publiczność zadecydowała o tym, że gramy do dzisiaj. To jest już 5. sezon nasz wspólny i zespół w tym momencie brzmi naprawdę życiowo, a myślę, że i tak najlepsze jeszcze jest przed nami. No jak mówiliście o tych wszystkich koncertach, które miały miejsce, albumach, to aż jest mi ciężko uwierzyć, bo gdzieś wyczytałam, że ta płyta Emu z 1994 roku była zainspirowana i tytuł zainspirowany był właśnie tym, że wtedy wytwórnie chowały trochę głowę w piasek jak Emu, ale ja właśnie, chodzi mi o te tytuły płyt na E, czy już wyczerpaliście wszystkie słowa i czy kolejna będzie wam potrzebna? Myślę, że może następna będzie jako samogłoska. No wystarczy. I będą trzy razy. Natomiast generalnie rzecz ujmując, to jest zabawa. Myślę, że tutaj kiedyś może Guinness się uśmiechnie. Zabawa i to bez zastanowienia się, czy to ma głębszy, czy mniejszy sens. Zaczęło się od trzeciej płyty Emu i tak już trwamy przy tym. Jest fajnie. Wyczytałam też gdzieś, że w sumie teraz macie więcej czasu do spędzenia razem niż na początku, wtedy Warius Manx w latach 90. I zastanawiam się, czy na przykład teraz mieliście okazję, nie wiem, znaleźć na przykład więcej podobieństw między sobą, jakieś wspólne inspiracje muzyczne, bo wiem, że obydwoje jesteście bliźniakami, więc pewnie urodziny moglibyście wyprawiać razem. Co jeszcze was łączy? Nic nas nie łączy. Wszystko dzieli. Weź. Jestem kobietą. No dobra. W końcu musiałem to powiedzieć. Nie wiem tak na dobrą sprawę, co nas łączy, ale to tak żartobliwie, bo łączy nas dużo. Na pewno gdzieś tam poczucie humoru mamy podobne. Czasami się denerwujemy na podobne rzeczy. Jesteśmy walczakami na pewno. Na pewno coś nas inspiruje i pcha do przodu. Czyli jest ten rodzaj niepoddawania się w życiu i myślę, że bardzo podobne czasami rzeczy przeżyliśmy, bo tak prywatnie z Kasią rozmawiałem zawodowo, mam tutaj na myśli oczywiście i to nas oskrzydla i powoduje, że wprowadzamy w życie sławetne hasło Don't Give Up, więc... A z poczuciem humoru też jest dorzucę taka kwestia, że ono chadza takimi swoimi ścieżkami i nigdy nie wiadomo jest, czy osoba, z którą na przykład zaczynasz żartować, ma podobne poczucie humoru. To najczęściej nie gra ze sobą. A tu się okazało, że jak wsiadłam z kolegą do busa, po bardzo długiej przerwie, 5 lat temu, się okazało, że nie dość, że się śmieje, to jeszcze ma poczucie humoru. Ja myślę, że to jest w ogóle takie poczucie humoru, które może się równoważyć z jego talentem do pisania przebojów. Wow, to znaczy zero jednego i zero drugiego. Dziękuję. To wiemy, że ty mądry to nie jesteś, wiesz? Właśnie o tym mówię. No. I to dobrze, to jeszcze na koniec takie jedno pytanie troszeczkę wspominkowe, bo ty, Robert, powiedziałeś kiedyś taką piękną rzecz, że masz bardzo taki szczególny stosunek do teledysków, bo dużo się ma właśnie wspomnienia związane z teledyskami, bo gdzieś tam one też dotykają momentu danego w życiu. I chciałam was podpytać, z tych teledysków, które stworzyliście, który jest jakoś gdzieś tam bliski waszemu sercu? Może które, kręcenie którego z nich najbardziej jakoś tak najmilej wspominacie?
Ja zapamiętałem Orła Cieli. Pokręciliśmy go w Bełchatowie. Wielu ludzi myślało, że w Stanach Zjednoczonych. W tamtym okresie tak zespoły często nie wyjeżdżały, jak w dniu dzisiejszym w jakieś zakątki świata, które są o takim podłożu, jak jest ta kopalnia odkrywkowa właśnie w Bełchatowie. No i muszę przyznać, że było to dla nas nowum. Janusz Kodrupiec nakręcił bardzo fajny klip wykorzystaniem motoru, który potem przeszedł gdzieś tam do legendy. Cóż, no oglądając ten teledysk, zawsze wracam wspomnieniami. Jak tam przyjechaliśmy, jak stanęliśmy, patrząc dookoła nas na taką szeroką pustynię, zastanawiać się, co z tego wszystkiego wyjdzie. A wyszedł bardzo sprawny teledysk, uważam, plastyczny, ze śmiejącą się Kasią. Bo to był nasz pierwszy teledysk i wspólny. Dlatego mam do niego jakiś sentyment. Też do tego samego teledysku mam sentyment największy, dlatego że to był mój pierwszy teledysk w życiu. Pamiętam zapach studia, zapach kosmetyków, którymi dziewczyna malowała nasze twarze. I to były niesamowite emocje. A propos właśnie historii, które gdzieś tam nam się przytrafiały i nie zawsze do końca były super śmieszne, wesołe, no to na planie tego teledysku przy jakimś zakręcie ja wypadłam z tego motoru w ogóle. I nie wypadłam sama, tylko wypadłam z tą konstrukcją, która miała mnie trzymać. I spadłam na te rury w ogóle wszystkie. I pamiętam, że na chwilę, ja nie wiem, czy straciłam przytomność, czy nie, trudno mi sobie to przypomnieć, natomiast pamiętam taką sytuację, że kiedy otworzyłam oczy i zobaczyłam nad sobą twarze ludzi i zaczęłam tak rozpoznawać w tych twarzach w ogóle osoby, które znam, ale nie, że znam z życia, tylko znam z telewizji. I myślę sobie, o Boże, gdzie jestem? Czy to już jest niebo, piekło czy czyściec? W ogóle o co tu chodzi? I wtedy właśnie, jak się czujesz, zaczęło do mnie docierać. No i wtedy przeszliśmy oczywiście, jak się okazało, że nic się strasznego nie stało. Na szczęście też było pod koniec zdjęć, mogliśmy już pojechać do domu. No i wtedy nasz perkusista Sławek i jego żona wzięli mnie do siebie. Pamiętam, że zrobili mi tam w ogóle wybitną jakąś kąpiel, zadbali o mnie, dostałam kolację i zaopiekowali się mną. Taka to była przygoda podczas Orła Cienia. Na pewno był to jeden z ważniejszych teledysków i pozostaje do dziś. I kiedy zdarza mi się, że gdzieś tam ktoś przypomina o nim i patrzę na to z perspektywy czasu, chociaż dla mnie ten czas nie minął, to jakby działo się wczoraj, to mam takie uczucie, takie przyjemne motylki w brzuchu, można powiedzieć, które mi przypominają o tej energii i tej mocy, którą wtedy wspólnie mieliśmy. Słuchajcie, życzę Wam jak najwięcej tej energii, tej mocy przy kolejnych teledyskach, kolejnych płytach, kolejnych 30 lat po prostu. No właśnie taki jest plan, że tam na 90-lecie Wariusa właśnie będziemy wyjeżdżać tutaj z respiratorami na scenę. O, i zapraszamy. Fajnie? Radio Szczecin. Tak, jak najbardziej. Właśnie te szczęki wypadające z dentów i z nosa. Co tam jeszcze było? Jakie mamy pomysły na 90-lecie Wariusa? Może przestaniemy wyliczanki. Ale już wstępny plan jest. Kasia Stankiewicz, Robert Janssen, wielkie Wam dzięki. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Blackout w Radiu Szczecin.